Panie prezydencie, prosimy o zabranie głosu. Szanowni Państwo, szczególnie zwracam się do mieszkańców Białegostoku. Mam dla Państwa dobrą wiadomość, dlatego że ładunek wybuchowy, właśnie bomba, która została znaleziona w dniu dzisiejszym na budowie, jest o wiele mniejszej wadze, to tak naprawdę 1/10 tamtej dużej, która została znaleziona i zdetonowana na poligonie. Ta bomba już, ten niewybuch jest już zabezpieczony, jest bezpieczny. Nie będzie kolejnej ewakuacji. Oczywiście będą trwały przeszukania tego terenu. Może być pytanie, dlaczego wcześniej nie znaleziono. To oczywiście jest pytanie do służb, do saperów, ale też uzyskałem informacje w tej sprawie. Otóż ten niewybuch był jakby pod pryzmą ziemi, piachu, dlatego nie został wcześniej wykryty, a dopiero w dniu dzisiejszym, po wywiezieniu i zdetonowaniu, zabezpieczeniu tamtego niewybuchu, mógł wjechać ciężki sprzęt, który usunął tę pryzmę ziemi i właśnie pod tą pryzmą, jeszcze na oczywiście odpowiedniej głębokości, znaleziono ten drugi niewybuch. Tak jak powiedziałem, on jest o wadze około 50 kg, jest już zabezpieczony i zostanie wywieziony w dniu dzisiejszym. Także, proszę Państwa, myśmy zlecili jako miasto już w piątek przeszukanie tego terenu. Te odpowiednie informacje są zawarte w dzienniku budowy. Jednakże, jeżeli znajdował się tamten niewybuch, to oczywiście była strefa, do której żadne firmy, które przeszukują ten teren, nie mogły wejść. Dopiero po usunięciu właśnie tamtego niewybuchu weszła specjalistyczna firma, jakby została usunięta ta pryzma ziemi, która tam leżała, i właśnie pod tą pryzmą znaleziono ten drugi, ale znacznie mniejszy niewybuch. Wszystko jest zabezpieczone, mieszkańcy Białegostoku są bezpieczni, także jest to dobra informacja. Dzisiaj mieliśmy oczywiście posiedzenie sztabu kryzysowego znowu, ale on był, że tak powiem, zwołany już dużo, dużo wcześniej i ta informacja się pojawiła właśnie w trakcie. Podjąłem decyzję właśnie, żeby do godziny 15 mieć pełną informację w tej sprawie i zwołać konferencję prasową w tym składzie, w którym tutaj jesteśmy. Ta informacja jest dobrą informacją. Nie będzie, jeżeli chodzi o ten drugi niewybuch, kolejnej ewakuacji. Mieszkańcy Białegostoku, tak jak powiedziałem, mogą czuć się bezpieczni. Tam była strefa w tej chwili odgrodzona o promieniu 150 metrów. Ona była wystarczająca, żeby ten ładunek załadować na specjalistyczny samochód. Panie prezydencie, jaki teren został przeszukany tak naprawdę? Czy tam jeszcze mogą się znajdować jakieś ładunki na pana informację? Tak jak powiedziałem, będziemy jeszcze ten teren przeszukiwać. Jeżeli znajduje się jakiś ładunek, to absolutnie już się dalej tego terenu nie przeszukuje, tylko zabezpiecza się dopiero po zneutralizowaniu właśnie, czy wywiezieniu tego niewybuchu, który się znajduje. Te poszukiwania rozpoczyna się na nowo. Dlatego nie można jakby hurtowo znaleźć jakiejś tam dużej liczby ładunków. One są po prostu, muszą być pojedynczo znajdowane i usuwane. Te prace będą trwały po wywiezieniu tej drugiej, będą trwały prace. Oczywiście będziemy, jeżeli będzie jakaś informacja o znalezieniu kolejnej, to będziemy Państwa informować. Mam nadzieję, że tak nie będzie. No, prawdopodobieństwo, że w promieniu kilku czy kilkunastu metrów leży kilka niewybuchów, jest niewielkie, no, ale jak widać, tutaj były dwa dosyć bliskiej odległości, ale był tu pełen profesjonalizm, przede wszystkim właśnie wojskowych, czyli saperów, że po zneutralizowaniu jednego ładunku nastąpiły przeszukiwania drugiego, z tym, że już w tej chwili też te przeszukiwania trwają na zlecenie firmy, która wykonuje, Budimexu, i właśnie to te służby ten dzisiejszy ładunek znalazły. Poszukiwania będą dalej trwały w tym promieniu, który jeszcze nie został przeszukany. One zostaną wznowione natychmiast po tym, jak
ładunek opuści to miejsce, będą trwały jutro i środę. Panie prezydencie, przepraszam, a czy ten ładunek dzisiaj zostanie wywieziony? Tak. Dzisiaj zostanie wywieziony. On już jest zabezpieczony. On już jest zabezpieczony, czyli na odpowiednim sprzęcie został już podniesiony, dlatego że tutaj nie było, że tak powiem, niebezpieczeństwa dużej siły uderzenia, bo on, ta bomba, z tego co dostałem informację, ważyła, można powiedzieć, jedynie, tak, w porównaniu do tej wczorajszej, jedynie 50 kg.